Witam Państwa serdecznie, proszę o powstanie. Zaczęłam na stronie, ale zdaje się ukazało też w gazecie, ponieważ
Niestety z dawnych czasów mam znajomych wójtów i z Wielkopolski dzwonili i pytali, co my takiego robimy, dlaczego my sprzedajemy majątek, dlaczego sprzedajemy coś, co tak naprawdę inni ludzie układają i o czym inni marzą, żeby taka kolejka u nich funkcjonowała. Naprawdę bardzo proszę o rzetelną informację i dyskusję na ten temat nawet, panie przewodniczący, bo według mnie decyzja jest pochopna tym bardziej, że są informacje, macie je państwo również od wójta ze Staszewa, że chciałby odcinki, które dziś są nieczynne, jednak uaktywnić, chciałby pieniądze z budżetu gminnego przeznaczyć. Myślę, że się akurat jest tu na sesji, w związku z tym powie, być może nie ma wszystkich dobrych informacji. To jest jedna rzecz i tutaj bardzo proszę o to, żebyście państwo mi na to odpowiedzieli, na wszystkich w zasadzie mieszkańców, bo to jest taka dość chyba dla wszystkich mieszkańców ważna rzecz. Kolejne pytanie. Czy jest jakaś różnica między jednostką organizacyjną, jaką są placówki oświatowe, szkoła, a MORS-em? I na czym ona polega? I dlaczego wnioski o środki unijne dla szkół sporządza pracownik zatrudniony w starostwie? A dlaczego wnioski o środki unijne dla MORS-u sporządza zewnętrzna firma, która jeszcze na dodatek, jak sądzę, nie dopełniła wszystkich swoich obowiązków albo nie dała wszystkich dobrych informacji? I tutaj w wyniku czego nie dostaliśmy dofinansowania, ponieważ albo nie było dobrego dokumentu, bo jakbyście państwo już dla kolegów nie wiedzieli, to radną powiatu, która poprosiła o interpelację, jest Woda Tyburska. Ta informacja się nie znalazła w sprawozdaniu. Nie wiem, czy tak ciężko jest podać moje nazwisko. Proszę zwrócić na to uwagę, to takie jest dosyć dla mnie zastanawiające. Więc to jest kolejne pytanie. Może na razie poprzestaniemy na tych dwóch, jeśli chodzi o interpelację. Jeśli państwo pozwolicie, to czy pan przewodniczący pozwoli, to jeszcze kilka zdań w punkcie, gdzie będziemy dyskutować o sprawozdaniu z pracy zarządu. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Chcę tylko poinformować, że Stowarzyszenie Górników Kolei Wąskotorowej złożyło na moje ręce prośbę o przede wszystkim szczegółową informację dotyczącą losów kolejki i ich rozpatrzenia, ich oferty, więc rozumiem, że to będzie przedmiotem pracy zarządu, bo skierowałem takie pismo do zarządu i dobrze by było, żeby wszyscy razem otrzymali w zasadzie taką informację, jeśli kolejka zostaje oddana, takie po prostu zestawienie, dlaczego tak, a nie dlaczego inaczej, takie przewartościowania zrobić, takie też się robi. Korzyści wynikające z tych decyzji. Tylko jedno słowo, tak, panie przewodniczący, bo zdaje się decyzja o tym, żeby sprzedać te kilkadziesiąt czy dwadzieścia kilka kilometrów torów i rozebrać, ona została już podjęta, ponieważ zarząd taką sprawę podjął i został ogłoszony przetarg. Ja myślę, że powinniśmy spróbować na początek zrezygnować z tego działania i ten przetarg odwołać i rozpocząć dyskusję, które istotnie odcinki należy sprzedać, ponieważ one już się nam nigdy nie sprzedadzą, nie przydadzą do tego, żeby reaktywować, bo koszty byłyby za duże. Ja bym chciała tutaj panu przewodniczącym takiego sprzymierzeńca, bo to jest według mnie istotna sprawa. To szkoda, po prostu jest szkoda na zwyczajnym świecie likwidować coś, co może stać się większą atrakcją dla nas. Oczywiście rozumiem, że to są uwagi skierowane do zarządu, niemniej jednak jakby swoje stanowisko chciałbym powiedzieć, że oczywiście trzeba robić to, co będzie się po prostu dobrze sprzedawało i też trzeba też realnie patrzeć, że wcale nie muszę mieć racji, ale czy koniecznie musi na przykład kolejka jeździć gdzieś w tamtą stronę, kiedy ona namierze i nie jest często tak obłożona, albo nie w takim wymiarze czasowym. Trzeba by tu raczej się zastanowić,
nad wdrożeniem produktów turystycznych, które w większym wymiarze czasowym wykorzystały tą kolej, która jeździ. Są też oczywiście głosy, że gdybyśmy przeprowadzili referendum, to kto wie, czy mieszkańcy nie woleliby mieć na przykład po drodze kolejowej ułożoną na przykład ścieżkę rowerową. Ja jestem zdania, że powinno być jedno i drugie. Bo to dzisiaj może z perspektywy nam niektórym się wydawać, może ścieżka zamiast kolejki, a za 10 lat trzeba by jednak tych atrakcji i o każdą atrakcję na naszym terenie trzeba walczyć i utrzymywać, to jest na pewno. Ale to już jest sprawa dla zarządu, proszę bardzo. Dobrze, że pani woda poruszyła temat, więc jeśli można kontynuować, może nie powinienem, ale jednak. Proszę państwa, ja sądzę tak. Nie znam szczegółów, jakim kierował się zarząd, ale na pewno gospodarnością to jest jedna sprawa i przydatnością tego, co jest potrzebne albo niepotrzebne dla pewnych elementów. W latach 2003-2006 na odcinku Ostaszewo-Lichnowy zniknęła ogromna ilość torów i do tej pory nie znaleziono. Rok temu interpelowałem po zniknięciu torów na odcinku Nowy Dwór, Solnica, Rakowo i tak dalej, policja powiedziała, że nie ma. I będzie rozliczenie nas za 4 lata działalności, co powiemy, że tak gospodarnie jest, że nam ktoś kradnie, a i my się na to zgadzamy? Chyba nie. I w związku z tym powiem tak, że poprę każdą jedną rzecz, która spowoduje, że chociaż grosz wpłynie do powiatu, a nie do czyjejś kieszeni, bo nie możemy tego dozorować. To jest po prostu strata. A dodatkowo powiem tak. Byłem ostatnio na kilku zebraniach strażackich, między innymi w Mizinie i tak dalej. Pytałem o to, czy im by się przydała ta nasza ulubiona ciuchcia. Odpowiedź była jednoznaczna, wszyscy przegłosowali, że nie. Proszę o drogi, ale nie. To nie ma nic wspólnego z opinią pani Iwony, ma prawo mieć. Tak. I druga sprawa, w planie działania Rady są pieniądze przewidziane na opracowanie dokumentacji i zmianę funkcjonowania pewnego odcinka torów od Nowego Dworu do Kniecina, do Pieszorowa. Opracowywane są przecież materiały na ten temat, dokumentacja. Więc kwestia jest zdecydowanie, że zdecydowaliśmy wtedy, że tam już tory nie pójdą, a nie ciąg pieszorowerowy, to powinniśmy być bardzo konsekwentni, bo inaczej będziemy po prostu przewracać. Co roku raz nam się będzie optyka, że tak powiem, zmieniała. Wydaje mi się, że jest potrzeba zdecydowanych działań. Na pas nadmorski, jeśli można to prowadzić, kontynuować, bo tam widać jest zapotrzebowanie duże. A tutaj, gdzie pojedzie? Nawet i do Tuli teraz ostatnio już nie ma jak dojechać. I wiaty zniknęły, tory zniknęły, wszystko. To lepiej jakiś ten powiat coś sprzedaj, chociaż parę groszy mamy na szkoły, czy na coś przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kolega Sobociński. Przewodniczący, ja pytanie mam takie zasadnicze. Czy w tym punkcie interpelacji rozmawiamy, czy przyjęliśmy inne działanie, bo interpelacje to powinno być interpelacje, bo jeżeli mamy wyrażać swoje poglądy na te kandydaty, to do pana przewodniczącego należy decyzja od tego, bo ja mogę również zacząć mówić długo na ten temat, ale nie wiem, czy jest w tym momencie sens. Dziękuję. Ja jeszcze składam taką interpelację, mianowicie widzę, że w dzisiejszych punktach jest również bezprzetargowe odsprzedaż kawałków gruntu w Jantarze między innymi. Uważam, że to jest słuszna decyzja, gdzie jakieś tak skrawki są to, żeby to nawet bałaganu geodezji ulubiona rzecz sprzedawać, ale wnoszę tutaj w wyniku spotkania z Stowarzyszeniem Kupców, tak, w Stegnie i pojechałem tam dwa razy i widziałem, o co idzie ta batalia tutaj od 2 lat. Tam jakieś około 100 metrów, gdzie to oczywiście w cenach rynkowych należy to sprzedać i takie pismo złożę, żeby te 100 metrów im tam odsprzedać, bo oni są tam w stanie wtedy zabezpieczyć swoje zaplecza gospodarcze, a to w sumie jest tylko taka wcinka i uważam, że taka życzliwość ze strony Rady powinna być. Dobra. I jeszcze przedstawię na piśmie. Dziękuję. Kto jeszcze? Nie ma. W sprawach przechodzimy do rozpatrzenia uchwały podjęcia uchwały w sprawie stacji pracy Komisji Oświatowej.
przeczyta przewodniczący rady. Nie można scedować na przewodniczącego komisji. A jest przewodniczący komisji oświaty. Przepraszam, panie przewodniczący. Czy ta instalacja nagłaśniająca jest czynna? To tak szedłem, co państwo tak. Mówicie akurat. Tak, dobrze. Teraz lepiej? Ja jeszcze raz. Lepiej teraz? No nie warto, może bliżej. Nie? Lepiej? Nie mówię. Dziękuję. Przewodniczącego oświaty, wiceprzewodniczący komisji oświaty jest? Tak, to bardzo proszę o odczytanie. Plan pracy Komisji Oświaty na 2014 rok. Kwartał pierwszy. Dwa zadania. Podsumowanie i ocena realizacji programów edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i projektów edukacyjnych. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2013-14 i pół drugie ocena pracy szkół w okresie zimowym. Drugi kwartał. Analiza planów rekrutacji na rok 2014-2015. Ocena stanu technicznego placówek oświatowych, bezpośrednia wizyta w placówkach. I trzecie zadanie, ocena osiągnięć dydaktycznych. Udział młodzieży w konkursach, olimpiadach, turniejach. Trzeci kwartał. Wnioski do projektu budżetu na rok 2015. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych w gimnazjum sportowym i w gimnazjum specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. I trzeci punkt, ocena wyników egzaminów zawodowych i matur w roku szkolnym 2013-14. Kwartał czwarty, opracowanie planu pracy komisji na rok następny i opiniowanie projektu budżetu na rok też 2015. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do planów pracy? Nie ma. Odczytam projekt uchwały Rady Powiatu do Nadzoru Gdańskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty na 2014 rok. Podstawa prawna jest wymieniona, przechodzę do paragrafu pierwszego. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty na 2014 rok w brzmieniu określonym w załącznikiem, który kolega wiceprzewodniczący odczytał. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Oświaty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie zgodnie z przepisami prawa. Rada Powiatu może powołać na swoje na stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności. Przekładają jej swoje plany pracy i sprawdzają działalność. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może wprowadzić zmiany w planie pracy. Komisja Oświaty przedstawia do zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim plan pracy Komisji na rok 2014, tym samym wykonuje obowiązki prawne. Stanowiska Komisji Oświaty. Panie Przewodniczący, jakie były? Komisja Oświaty. Za. Było? Tak. Za. Za budżetu i rozwoju gospodarczego promocji. Za przyjęcie projektu. Za. Dziękuję. Samorządowa społeczna. Za przyjęcie. Dziękuję. I teraz proszę o formalne przegłosowanie. To jest za przyjęcie. Planu pracy Komisji Oświaty. Dziękuję. Wszyscy byli za. Plan pracy Komisji Oświaty został przyjęty. Przechodzimy do zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego Promocji Powiatu na 2014 rok. Czy pan przewodniczący odczyta? Tak. Bardzo przepraszam. Plan pracy Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na 2014 rok. W pierwszym kwartale Komisja zajmie się funkcjonowaniem Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim oraz w punkcie drugim zapoznanie się z działalnością warsztatów terapii zajęciowej w Nowym Dworze Gdańskim. W drugim kwartale, w punkcie pierwszym, wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za 2013 rok i w punkcie drugim funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim. W trzecim kwartale analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 rok oraz wnioski do projektu budżetu na rok 2015 i w kwartale czwartym opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2015, plan pracy Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na rok 2015 oraz podsumowanie pracy Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w 2014 roku. Dziękuję bardzo. Odczytuję projekt uchwały Rady Powiatu Nowego Dworza Gdańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu
rozwoju gospodarczego i promocji powiatu na 2014 rok. Podstawa prawna jest Państwu wymieniona. Paragraf pierwszy, realizacja planu pracy Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na 2014 w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały został przedstawiony. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza przewodniczącemu Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie jest podobne jak poprzednie. Rozumiem, że nie muszę odczytywać. Czy ktoś ma? Czy nie? Nie. Dziękuję. Stanowiska komisji. Proszę. Oświaty. Za. Dziękuję. Budżetu Rozwoju Gospodarczego. Za. Za. Samorządowo-społeczna. Za przyjęcie. Za. Dziękuję. Proszę o formalne przegłosowanie. Kto jest za przyjęcie plany pracy komisji? Dziękuję. Plan pracy komisji został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Zatwierdzenie planu komisji rewizyjnej na 2014. Proszę bardzo. To jest. A jest. Proszę pan Jacek. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok, pierwszy kwartał. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez służby starostwa w jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2013. Drugi kwartał, kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w 2013 roku. Analiza wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za 2013 rok. Analiza sprawozdania finansowego powiatu nowodworskiego za 2013 rok. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu. Trzeci kwartał. Kontrola przygotowania wybranej placówki oświatowej do nowego roku szkolnego 2014-2015. Sprawdzenie stanu dróg powiatowych. Czwarty kwartał. Kontrola realizacji wskaźnika wniosków mieszkańców za 2013 rok. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2014 roku. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. Dobrze, dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Podstawa wymieniona jak zwykle. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 brzmieniu określony załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, stanowiska Komisji Oświata. Komisja Oświaty jest za przyjęciem. Za. Budżetu. Za przyjęciem. Dziękuję. I samorządowo-społeczna. Za przyjęciem. Za. Proszę o formalne przegłosowanie. Uzasadnienie oczywiście jest w momencie. Uzasadnienie Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który zatwierdza Rada Powiatu. Wypełniając uregulowania prawne, Komisja przedkłada plan kontroli na rok 2014. Dziękuję panu przewodniczącemu, który ten plan przedłożył. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej? Dziękuję. Uchwała proszę za podjęta. I przechodzimy do ostatniej uchwały tego typu. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Samorządowo-Społecznej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Plan pracy Komisji Samorządowo-Społecznej na 2014 rok. Pierwszy kwartał. Podsumowanie pracy Komisji Samorządowo-Społecznej w roku 2013. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej MOS w Stegnie, wizytacji. Drugi kwartał. Absolutorium. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Gdańskim, wizytacja. Funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Marzecino, wizytacja. Trzeci kwartał. Wnioski do projektu budżetu na 2015 rok. Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2014 rok. Funkcjonowanie aptek na terenie powiatu nowodworskiego. Realizacja uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. I czwarty kwartał. Budżet powiatu na 2015 rok. Plan pracy Komisji Samorządowej Społecznej na 2015 rok. No i oczywiście bieżące opiniowanie wniosków i na sesję rady. Dziękuję bardzo.
projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Społecznej na 2014 rok. Jakby ta podstawa tak jest przedstawiona. Paragraf pierwszy, zatwierdza się plan pracy Komisji Samorządowej Społecznej na 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Samorządowej Społecznej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I stanowiska komisji. Komisja Oświaty. Za przyjęciem projektu uchwały. Za budżetu rozwoju gospodarczego i promocji. Za przyjęciem projektu uchwały. Samorządowo-społeczne. Za. Aha, no to automatycznie. Dziękuję za odczytanie. Uzasadnienie również podane. Proszę o przegłosowanie formalne. Kto jest za przyjęciem planu pracy komisji? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4.5. Wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność powiatu nowogrodzkiego. Czy można prosić pan starostę o przedstawienie odczytania tej uchwały? Jak nie, to ja mogę przeczytać. Dla ożywienia. Tak uchwała nr wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność powiatu. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej według wartości rynkowej określonej przez ustawodawcę mając prawa do rzeczy. Właściciela nieruchomości oznaczona jako działka 219 przez 1 wyłożony wiandarzy, wynalotek na niego opiniowany wyłożony wiandarzy, oznaczona się w wyjątku do działka nr 216 przez 2 w powierzchni 0,0380 ha. Stanowiącej własność powiatu nowogrodzkiego. Księga wieczysta GDR2M przez 0004638 przez 2 i punkt nr 2 właściciela nieruchomości oznaczona jako działka nr 219 przez 3 położony w jantarze gmina Stegna nieruchomości niezabudowanej. Położony w jantarze oznaczonej w rewizji gruntów jakaś działka nr 216 przez 3 o powierzchni 0,0256 ha. Stanowiącej własność powiatu nowogrodzkiego. Księga wieczysta GDR2M przez 0,0044398 przez 2. Wykonanie uchwały powierzchni zarządu powiatu nowogrodzkiego. Uchwała w tym życiu tym podmiotu. Dziękuję bardzo. Ja odczytam uzasadnienie. W związku o sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej położonej w jantarze gmina Stegna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 216 o powierzchni 1,6 ha. Zwróciło się do dwóch właścicieli sąsiednich nieruchomości oznaczonych numerami 219/1 i 219/3 w celu wyprostowania ich boków od strony północy. W związku z tym wyzwolono nowe działki 216/2 i 216/3 na powiększenie sąsiednich nieruchomości do ZDS przetargowej. Dla nieruchomości 216/2 wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 30 126 zł, a dla działki 216/3 20 242 zł. W tym stanie rzeczy sprzedaż do ZDS przetargowej jest uzasadniona. Podpisał geodeta powiatowy i pani starosta. Czy są uwagi do tej uchwały? Nie ma. Uchwała została odczytana, zostawiacie również stanowiska Komisji Oświaty. Za przyjęciem. Za. Budżetu rozwoju gospodarczego. Też za przyjęciem. I samorządowo społeczna. Za przyjęciem. Za. Proszę o formalne przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, która została zaprezentowana. Dziękuję. Wszyscy są za. Gratuluję zarządowi, że ma takie innowacyjne myślenie, bo rzeczywiście taki kawałek należy się zbywać. Przynajmniej jest taka moja opinia, bo to nie jest żaden porządek, a raczej teraz będzie porządek wiedzieć, nie będzie historii. 4.6. Wyrażenie na zbycie nieruchomości położonej w Śródowie stanowiącej własność powiatu nowogrodzkiego. Czy pani starosta zmęczona? Czy... Proszę bardzo, dla kontynuacji. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Śródowie stanowiącej własność powiatu nowogrodzkiego. Paragraf nr 1. Wyraża się zgodę na zbycie parku nieograniczonej do nieruchomości niezabudowanych położonych w Śródowie gmina Śródowo. Oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 268 o powierzchni 0,0676 hektara oraz działka nr 237/16 o powierzchni 0,0108 ha stanowiącej własność powiatu nowogrodzkiego. I punkt drugi nieruchomości niezabudowanej położonej w Śródowie gmina Szkutowo oznaczamy w ewidencji gruntów jako działka nr 237/19
o powierzchni 0,1456 ha oraz działka nr 231/20 o powierzchni 0,1040 ha stanowiących zasób powiatu nowogórskiego na szeregu Zasięga Wieczysta GDPM przez 000555115 łamane na 5. Wykonanie uchwały powie rozwiązaną w małej powiatu nowogórskiego Gdańskim uchwała wchodzi w życie z niego. Dziękuję. Ja się trochę po uzupełnieniu. W uzasadnieniu jest to kwota blisko 450 tysięcy, które rozumiem, że będzie dobrze zagospodarowane. Stanowiska komisji, proszę, oświaty. Za przyjęciem projektu uchwały. Za budżetu. Za przyjęciem projektu uchwały. Samorządowo-społeczna. Za przyjęciem. Tak, dziękuję. Proszę o formalne przegłosowanie. Projekt uchwały, kto jest za? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt 4.7. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Osłonka, gmina Nowogród Gdański, powiat nowogródzki, województwo pomorskie. Podstawa prawna jest zmieniona. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej jako działka 41/45/1 Osłonka o powierzchni 0,0192 ha. Ustawy podziału działki nr 45, dla której założona została księga wieczysta o numerze GD2M łamane przez 000555960 łamane przez 3 na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji zadań Skarbu Państwa z zakresu gospodarki wody. Paragraf 2. Koszt przeniesienia prawa własności pokrywa wnioskodawca. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przedmiotu. Uzasadnienie przedmiotowa nieruchomość została zajęta pod budowę stacji pomp Osłonka w ramach inwestycji pod nazwą stację pomp Osłonka i pod niebo remont układów technologicznych gminy Nowy Dwór Gdański i Stegna powiat nowogórski wielkopomorskie. Stacja POM stanowi urządzenie melioracji wodnych podstawowych artykuł 71 ust. 1 punkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, dziennik urzędowy 2012 roku, pozycja 104.5 z późniejszymi zmianami zgodnie z przepisami artykułu 72 ust. 1 cytowanej ustawy urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią własność Skarbu Państwa. W związku z powyższym konieczne jest uregulowanie stanu prawnego gruntu i przekazanie wskazanej nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w którym w przypadku odpadowie starosta nowogródzki, uzasadnienie podpisał geodeta powiatowy i pani starosta Ewa Dążka. Proszę bardzo, stanowiska komisji. Oświata. Za przyjęcie. Budżetu. Za przyjęcie. Dziękuję. Samorządowo społeczne. Za przyjęcie. Dziękuję bardzo. Proszę o formalne przekazanie. Za przyjęcie. Dziękuję, uchwała została podjęta. I teraz przechodzimy do uchwały w sprawie godzin inspekcji. Uchwała Rady, projekt uchwały przeczytam. W sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowogrodzkiego. Została prawie wymieniona. I ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowogrodzkiego. I cały załącznik Państwo macie pod sobą. Bardzo proszę o omówienie uzasadnienia Pani Starosty. Proszę Państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinniśmy ustalić ramowe rozkład godzin aptek. Ustalamy tą uchwałę tej podejmowania corocznie. Tak naprawdę wzbudza ona wiele kontrowersji, dotyczy to głównie pełnienia dyżurów w okresie nocnym. Na ostatniej komisji radny pan Stanisław Bobrowicz złożył jakby taką interpelację, jakie działania zarząd podjął przez okres funkcjonowania tej uchwały, aby faktycznie osoby świadczące usługi zaczął się aptek, taką usługę pełniły. No niestety, myśmy realizując uchwałę Rady, dokonaliśmy przeglądu, zostali pracownicy upoważnieni, dokonano przeglądu funkcjonowania aptek. Te apteki faktycznie w nocy są zamknięte. Występowaliśmy z tym wnioskiem
do zarządu farmaceutycznego. Wystąpiliśmy, gdzie otrzymaliśmy odpowiedź, że w związku z tym, że nie ma skarg, nie ma interpelacji, nie ma skarg jakby od mieszkańców, którzy w Morzedowcu nie mogą się zaopatrzyć w artykuły medyczne, nie ma jakby takiej podstaw, żeby wstrzymać czy cofnąć zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Wystąpiliśmy również z pismem do pana wojewody. Być może należałoby zmienić przepisy prawne, które by po prostu jak gdyby do potrzeb mieszkańców danych powiatów można było taką uchwałę dostosować. No na dzień dzisiejszy jak gdyby zmian w tej uchwale nie ma. Myśmy zrobili państwu również analizę z innych powiatów, gdzie apteki, jak apteki funkcjonują. Z zeznania, które państwo nie mają w materiałach, wynika się, że w jednej w starostwie powiatowym w Sztumie była faktyczna, nie pełniły wszystkie duże, wpłynęła skarga z informacji uzyskane, że nadzór farmaceutyczny udzielił pouczenia firmy, która taką aptekę prowadzi i to się skończyło na takich konsekwencjach. Ja zawodstwałem na stanowisku, że obowiązkiem nas jest zapewnić takie dyżury nocne, nawet gdybyśmy mogli w ten sposób uratować chociaż jedno życie czy jedno zdrowie. Rzeczywiście ta uchwała co roku budzi określone emocje. No oczywiście wyrażam pogląd, że szczebel powiatu nie powinien działać na zasadzie odwoływania się do sentymentów czy jakiegoś tego rodzaju sytuacji, albo jest prawo, które nakazuje wprowadzenie dyżuru nocnego dla określonych aptek i wtedy w uzgodnieniu na przykład z powiatem radni zadają sobie trudu i w jaki sposób omawiają te godziny, albo odwołuje się do jakiejś tam sumienia aptekarzy, albo po prostu działa się rynkowo i się zaprasza aptekarzy i się z nimi rozmawia na zasadzie, że nie wiem, czy im się zleca prowadzenie dyżuru, czy coś takiego. A każde takie podejmowanie tej uchwały w zasadzie jest trochę takie, no powiedziałbym, urągające randze Rady Powiatu. To jest jednak instytucja, która działa w obszarze państwa i tu powinno być uregulowanie konkretne określające, gdzie są czyje obowiązki. A tak to my podejmiemy tę uchwałę, a co my mogą tam zrobić? Sam doświadczyłem, że szukałem lekarstwa, w końcu pojechałem do Elblowy wieczorem. No więc podejmowanie tych uchwał dla mnie jest osobiście, ja się wstrzymam, proszę przejmie inne stanowiska. Pan Dobrowicz. Pani starosta już powiedziała o mojej interpelacji. To nie pierwsza, zresztą na sesji zawsze poruszałem ten problem i uważam, tak jak mówi pan przewodniczący, że podejmujemy uchwałę, która jest potem martwa. Nie mamy żadnych kompetencji. Ja mówię tylko o tym odcinku, fragmencie dyżurów nocnych aptek, bo ja do aptek generalnie nic nie mam, jestem ich, że tak powiem, klientem i tutaj dobrze jest obsługiwany. Ale świadomość, że ja głosuję za czymś, co potem nie jest wykonywane, jest pozornym działaniem, nie dającym satysfakcji i nikomu powoduje na dodatek konflikt. Ja poszedłem sobie do Urzędu Miasta w Nowym Dworze, żeby zapytać, jak to jest, jeśli apteka zarejestruje działalność, czy rejestrujący urząd może tam sam wejść. Też nie może. Proszę państwa, jak to jest, że wojewoda, jak nie uchwalimy tej uchwały, sprawując nad nami nadzór, może nas przymusi, żebyśmy tą uchwałę przyjęli. Ale podległego mu nadzoru farmaceutycznego nie potrafi przymusić. Tego ja nie rozumiem. Proszę państwa, to jest coś nie w tym kierunku. Mówię o tej uwadze dlatego, że nie chcę tutaj po prostu psuć po prostu swoim głosowaniem opinii Rady co do głosowania. Wstrzymam się od tego na znak po prostu tym, że to już, ta uchwała nie do końca jest skuteczna. I myślę, i to chyba zrobię, że po prostu wystosuję do wojewody takie pismo ze swoimi opiniami, ze swoimi przemyśleniami. Być może do ministerstwa kiedyś występował jeszcze za poprzedniego zarządu. Do ministerstwa i też nic nie dało. Proszę państwa, co to w tym kraju można zrobić? Ktoś powie nie i nie. Chociaż przyznaje rację aptekom w wielu sprawach. Jeżeli to jest biznes, to płaci się za biznes, można by tak myśleć. Ale to jest jakaś służba, jakieś niesienie pomocy.
Ktoś mi powiedział przy dyskusji w mieście, że może wymyśleć o czymś takim, ale to nie wiem, kto by to musiał się tym zająć, żeby po prostu na dowóz można dowozić pizzę, trzeba by nie dowozić w nocy państwa jakiegoś, gdyby chciał ktoś tak się zastanowić. Ale to jest zupełnie inna sprawa, nie dotyczy nas. Tak, ja bardzo przepraszam za swoje głosowanie, ale nie zgadzam się z takim uregulowaniem prawnym, jak robią w Polsce, bo to jest krzywda dla ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolega Sobociński. Panie Przewodniczący, ja powiem w ten sposób. Artykuł 94, ustęp 1 prawo farmaceutyczne, mówi o obowiązku Rady Powiatu, o ustaleniu harmonogramu dyżurów nocnych i świąt tych aptek. Ja przypomnę, ten bój się toczy od 6 bodajże lat. Kiedyś było 4 apteki, dzisiaj mamy ich, nie wiem, 8, 10. Nie ma woli żadnej ze strony aptekarzy takiej, żeby usiąść do stołu i porozmawiać, żeby te, któraś ta apteka dyżurowała. Mieliśmy test ponocny, noce otwarte i można było równie dobrze w porozumieniu tam ustalić, ale ze strony aptekarzy w ogóle takiej woli nie ma. Ja nie uważam tego, że należy na znak protestu, że ona nie jest wdrażana w życie, ta uchwała, głosować za nie, czy się wstrzymywać. Do naszego obowiązku należy to i dla naszych mieszkańców robimy to, żeby to, ten harmonogram był ustalony. A to, że nie jest to egzekwowane, bo nad aptekami ma okręgowa izba aptekarska, czyli aptekarze, i oni się z tym nie zgadzają, taki nadzór, więc my żeśmy wystosowali już wszystkie pisma możliwe, jakie tylko były. Nadzór, okręgowa izba aptekarska, wojewoda, Ministerstwo Zdrowia, do wszystkich możliwych. Nikt tego nie respektuje, nikt tego nie skutkuje. Wydaje mi się, że w odpowiednim czasie, kiedy apteka nie dyżuruje, powinno być upomnienie, ale nikt tego nie chce respektować. Ja powiem tak może brutalnie, ale my jesteśmy od tego, żeby ustalić ten harmonogram, bo choćby nawet wtedy, kiedy stanie się tragedia, gdzie będzie pacjent potrzebował szybkiej pomocy i w aptece będzie musiał kupić lek, ale jak padnie przed tą apteką, to wtedy się dopiero zacznie, że dlaczego ta apteka nie dyżurowała, bo u nas potrzeba tragedii, żeby coś wdrożyć. I od 6 lat może ona nie, przypomnę, kiedyś była batalia, doniesienia prasowe, medialne, panoramy inne, na argumenty, że w nocy się nie sprzedają leki, że się sprzedają inne używki, które są w aptekach, że można kupić w CPR-ach dzisiaj medykamenty do pierwszych potrzeb, no, ale prawo jest prawem i my nie możemy go łamać za żadne skargi. Ja powtarzam jeszcze raz. Pacjent, który będzie potrzebował, bo pierwszym kontaktem jest pogotowie, tak? I można mu udzielić temu pacjentowi pomocy, ale nie wszystkie medykamenty są pogotowie. Lekarz z pogotowia wysyła, żeby kupić antybiotyk, powinien być podany dla dziecka w pierwszych godzinach, bo jest z silną gorączką. Nie wiem, no do tej pory nikt tego nie zrobił. Ja nie wiem, czy nie należałoby może jakiejś kampanii uruchomić takiej, dlaczego my mamy jeździć do Elbląga, czy do Gdańska, czy do Malborka. Ludzie chorują i w nocy i należałoby może zgłaszać to na policję, do prokuratury, że nie jest to respektowane i może się wtedy to zajmie. Tylko że ja wiem z opinii tych innych miast, gdzie tutaj nasza pani pracownik, która się zapoznała, prokuratura umarza na niską szkodliwość tego. To jaka to musi być? Jak to musi być? Czym, żeby była mocna szkodliwość tego? Dziękuję bardzo. To wydaje mi się, że na przykład często wspominam o konwencie starostw. Dlaczego na konwencie starostw nie można przedstawić takiej interpelacji, podjąć wspólne stanowisko i dalej to forsować? Bo prawo musi być prawem, a nie na zasadzie czy komuś się chce otworzyć tą aptekę, czy komuś się nie chce. Nie dyskutuję na ten temat, tutaj to wszystko już zostało bardzo szczegółowo w sposób przybliżone. W związku z powyższym przegłosujmy, bo i tak się nic nie zrobimy, natomiast ja stawiam taki wniosek, żeby powiat przygotował odpowiednie wystąpienie do wojewody i na konwent starostów
o podjęcie takiej uchwały wspólnej. Być może po przepis musi przepis. Kolega wspominał do policji. Policja powie, panie, nie ma takiego przepisu, to co ja mam zrobić? Ja mam przepis. Jest artykuł 94. No to kolega widzi jak skuteczne. No to widocznie nie jest skuteczne. Stanowiska komisji. Bardzo proszę o oświadczenie. Za przy jednym wstrzymującym się. Budżetu rozwoju gospodarczego? Za przyjęciem projektu uchwały. Za. I samorządowo-społecznej? Dwóch za, jeden przeciw, jeden nieobecny. Uchwała została przedstawiona, czyli to samo głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie głosował. Jeden nie głosował. Tak, jeden nie głosował. Dwóch się wstrzymało. To jest uchwała bardzo wielka. Dobrze, przechodzimy do punktu 4.9. Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu nowotworskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-16 od 11 do 2012 roku. Rozumiem, że to zostało szczegółowo przepracowane na komisjach. Czy jakieś dodatkowe uwagi pani starosta ma? Jeżeli jest pan uwagi, to ten raport. Proszę bardzo, czy są uwagi do tego raportu, czy wnioski? Nie ma. Wniosków powyższych przedstawiam. Ja przedstawiam projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2009-2012 z perspektywy 2013-16 za okres 2011-2012. Uchwała prawna została tutaj Państwu wymieniona. Paragraf pierwszy. Uczymy się raport Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2016 za okres 2011-2012 uchwały załącznie do uchwały. Uchwała z dniem podjęcia. Stanowiska Komisji Oświaty. Komisja Oświaty nie głosowała. Dobrze. Budżet jest. Dlaczego? Też decyzję pozostawiono Radom. Samorządowo-społecznej. Jest Komisja Samorządowo-Społecznej. Głosowanie nad projektem. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4.10. Udzielenie pomocy finansowej dla województwa pomorskiego. Trzeba do Państwa samochód. Jest to kontynuacja uchwały realizacji programu pomocy do wyrzutów na edukację. Podczas realizacji jest tego programu 2012-2014. Kwota dofinansowania wynosiło 87 tysięcy. Jeżeli szczegółowo zakres, jaki jest realizowany też program, to jest pani dyrektor Krzyżanowska, która bezpośrednio realizuje ten program. Kończy się w tym roku. Dziękuję. Odczytuję projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa pomorskiego, czyli chodzi o uchwałę. Na podstawie wymieniona podstawa prawna, paragraf pierwszy, powiat nowotworski udziela dla województwa pomorskiego pomocy finansowej w wysokości 8692 zł. Z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pod nazwą Pomorskie Dobry Kurs na Edukację, Szkolnictwo Zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy. Finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach priorytetu 9 działania 92 podniesienia atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego. Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-13. Punkt 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2014. Stanowić będzie wkład własny pieniężny w realizację projektu, o którym była
punkcie pierwszym. Punkt trzeci, podstawą przekazania środków na realizację pomocy będzie umowa za przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani starosta przedstawiła uzasadnienie. Czy pani dyrektor chciałaby coś dodać w syntetycie? Zadowolona pani jest? Jestem zadowolona. Ja tylko chciałam przyznać, jeżeli pan przewodniczący wspomnieć państwu, czego dotyczy ten projekt, jakie są efekty tak naprawdę. Bo sam projekt się to myślę, że tutaj już warto realizujemy, mieliście okazję państwo wysłuchać tych informacji, ale efekty. Ponad 100 uczniów zdobyło dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych. To są kursy dla wszystkich zawodów, które kształcimy w zespole szkół nr 2. Mamy taką nadzieję, że pozwolą one zdobyć pracę na tym trudnym rynku pracy. To są zajęcia z doradztwa zawodowego, z pomocy psychologicznej, z języka angielskiego oraz z matematyki. A także w ramach tego projektu są organizowane wyjazdy studyjne do pracodawców i zakupowane jest doposażenie do pracowni zawodowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowiska Komisji Oświaty? Za. Dziękuję. Budżetu Rozwoju Gospodarki i Promocji? Za. Za. I Samorządu Gospodarcza? Za. Za. Proszę bardzo, proszę o formalne przegłosowanie. Kto jest za tą uchwałę? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Przechodzimy do punktu 10.4.11. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 przedstawi starosta powiatu. Bardzo proszę. I to już będzie tak w formie do przegłosowania. Zmiany uchwały budżetowe polegają. Proszę odczytać. Uchwały, tak? Dobrze. Bez podstawy prawnej. Dobrze. Uchwała powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Paragraf pierwszy. Uchwała Rady Powiatu Powiatu Gdańskiego nr 30 uchwała ma 35 łamane na 2013 dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Uchwala się wydatki budżetu powiatu nowogrodzkiego na 2014 rok w wysokości 38 818 012 zł. Z tego wydatki bieżące 36 896 226 zł. Z tego wydatki jednostek budżetowych 31 282 974 zł. W tym na wynagrodzenie pomocne od wynagrodzeń 21 098 660 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 184 314 zł. Dotacje na zadania bieżące 2 243 281 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych 62 493 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 180 788 zł. Obsługa długu publicznego 700 000. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 968 955 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 237 101 zł. I wydatki majątkowe 1 921 786 zł. Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 921 700.